Uważam, że ta dyskusja i zwracanie pytań jest chyba błędem, bo nie ma co zgłaszać pytań. Powiem Państwu, jak sprawa wygląda, jak ją rozwiązać, a co zrobicie, Wasza sprawa. I mieszkam przy ulicy Mareckiej, mnie ten hałas akurat nie przeszkadza, bo mieszkam stosunkowo daleko, ale zależy mi na tym, żeby było dobrze. Wziąłem sobie projektanta i wziąłem wykonawcę, ale projektanta drugi autostrad, który akurat tego nie projektował, i wykonawcę, który pracuje na innym odcinku, inżyniera. Przyjechałem ten odcinek i powiedział mi taką sprawę. Jak będzie spotkanie z Gdachą, to będą rozcieńczać dyskusję na temat pytania i odpowiedzi i będą mówić o różnego rodzaju przepisach. Natomiast będą dążyć do tego, żeby oddać to, zamknąć etap. Nie powiem, że wziąć premię, bo on mi tego nie mówił, ale sztuka w tym, żeby nie zatrzymywać budowy. I jak przyglądaliśmy się na te odcinki, gdzie w ogóle nie ma ekranów, to wiadomo, bo na przykład na wiadukcie nad Marecką ekranów w ogóle nie ma. W innych miejscach też nie ma, prawda? W związku z tym, do świadomości pana dyrektora i tej pani, która koło niego siedzi, na pewno dotarło, że ocena oddziaływania na środowisko jest zwolnięta. I to bardzo mocno. Jeżeli mamy takie coś, że mamy drogę, jak na przykład 631, gdzie rosną drzewa i które wchodzą w ślad drogi, któreś drzewo padnie, to wtedy się wzywa straż pożarną. I trzeba wezwać tutaj straż pożarną, panie dyrektorze, i przystąpić natychmiast do usuwania tego. A powiem panu dlaczego. Ten projektant mi powiedział tak, że jeżeli będziecie dalej to przedłużać i opowiadać, że za rok, dwa, za trzy, za cztery, jak tutaj słyszę, to cała inwestycja będzie po pierwsze droga. Natomiast wiadomo, że ci wykonawcy, a Astaldi i ten drugi, są nie najlepsi. I prawdopodobnie chodzi o to, żeby Gdaka sama przejęła inwestycje, czego Państwu życzę. Bo podwykonawcy są dobrzy, mogą to zrobić. Ale chcę pana poinformować, że na wiadukcie nie ma odpowiednich podstaw do tego, żeby postawić wysokie ekrany. Trzeba to, co jest, zdemontować. Jeżeli pan to będzie demontował za 2-3 lata, to cała okolica będzie z tego cierpieć i pan również, bo to się na tym nie skończy, bo pożar już jest. I żeby ten pożar załatać, to teraz powiem państwu tak, jak wygląda sprawa w infrastrukturze w ministerstwie, do którego bardzo dobrze się tutaj grupa zgłosiła. Taki wiceminister nie musi znać zielonki i najczęściej nie zna. Przychodzi jakiś życzliwy człowiek w postaci lokalnego działacza, na przykład PiS-u, i prosi o pomoc. Pan mówi, proszę bardzo, pomagam. I zwraca się do Gdaki. I Gdaka odpowiada, przepisy, takie ekrany, takie i tak dalej. Ja chciałem prosić pana Pietrzaka, żeby ostrzej wszedł tą sprawę, postawił sprawę jako pożar, zrobił sprawozdanie z tego spotkania, jakie jest tutaj, i że przystąpić do sprawy natychmiast. Poza tym rozmawiałem z tym projektantem, jak wygląda projektowanie drugi autostrad. A sam też zlecałem takie rzeczy, na przykład na ulicę Marecką. Dostaję projekt i w projekcie jest, nie ma zatoczek, nie ma świateł. Pytam się, dlaczego? On mi mówi, bo mi kierownik jednostki samorządowej kazał zrobić to jak najtaniej. Proszę państwa, i później ja mu powiedziałem, że nie dostanie mi grosza z funduszy unijnych. Mówi, a tak, w takim razie no to trzeba będzie coś tam zrobić. No i akurat gdzieś tam światła zostały zrobione. I dzisiaj też pana prosimy. Wiadomo, że to jest zwolnięte, no przecież sobie zdajemy sprawę. Ale chcę powiedzieć państwu i panu burmistrzowi, pani Bienias też, coś takiego, że
W najbliższym czasie trzeba będzie zakończyć budowę 631, nowy odcinek, prawda? W najbliższym czasie wyjdzie trasa S17. Lada moment będą decyzje środowiskowe podpisywane. I chodzi o to, żeby już dzisiaj zadbać o to, żeby one nie były kompletnie walnięte. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i proszę, aby pan burmistrz napisał petycję, a żeby kolega Pietrzak, jeśli to możliwe, zaniósł gdzie trzeba i żeby zacząć to robić od dzisiaj. Już się.